Dzień dobry, Jan Piński. Witam na moim kanale. Dziś będzie o rekordzie, o rekordowym wzroście podatku Kaczyńskiego, czyli podatku ukrytego, którym jest inflacja. Wynosi już ona 18,4%. Ostatni raz taka inflacja była ponad 26 lat temu. PiS cofnął nas w lata 90., w lata niestabilnych cen w lata niestabilnej gospodarki to była świadoma decyzja polegająca na tym, że PiS po prostu zaczął mówiąc kolokwialnie drukować pieniądze. Druk pieniądza nie polega na drukowaniu nowych banknotów, a po prostu na emitowaniu, na narzucaniu na rynek większej liczby podaży pieniądza, to jest różnie sposób tutaj można to tłumaczyć, niż wzrasta liczba towaru. W największym stopniu osiągnięto przez pożyczenie przez Narodowy Bank Polski pieniędzy rządowi. Tego nie wolno robić. Taki efekt, takiej wysokiej inflacji, taki skutek to jest efekt tego, że ponad 150 miliardów złotych zostało pożyczone przez rząd, na, przez Narodowy Bank Polski. To jest działanie niezgodne z konstytucją, ale tym sobie rząd PIS nie przeszkadza, Jarosław Kaczyński nie, nie zawraca sobie głowy, dlatego ilekroć jeszcze usłyszycie Państwo, że nieważna jest praworządność, nieważna jest konstytucja, to pamiętajcie, ukryty podatek 18,4%, on jest właśnie, tak jest cena łamania praworządności w Polsce. To jest cena, którą płacimy za to, że PiS nie, lekt, nie, nie przestrzega prawa w Polsce. To nie jest koniec, drodzy Państwo, oni mówią, że teraz będzie spadać. Niekoniecznie, dlatego że wciąż mamy do czynienia z czymś takim, co się nazywa zamrażaniem inflacji przez producentów, którzy się starają nie podnosić już cen, korzystały jeszcze z zapasów i to wcześniej czy później zostanie uruchomione te rezerwy podwyżkowe. Co się wówczas stanie? No, ceny znowu pójdą do góry, inflacja znowu dostanie kolejny impuls. I teraz jest tylko jeden, jeden, jedna rzecz. Jeżeli rząd PIS nie będzie dorzucał kolejnych wypłat, kolejnych, kolejnej podaży pieniądza, na przykład nie dorzuci kolejnych zasiłków, no to wtedy inflacja może hamować. Natomiast już mamy zapowiedzi, o tym, że prawdopodobnie trzeba będzie wprowadzić 800+, plus, bo waloryzacja, czyli kolejny raz rzucić pieniądze, to wtedy będzie oznaczało, że inflacja w Polsce nie wyhamuje i zacznie biec do poziomu 25%. Wówczas zdarzymy, trafimy na taką szybką ścieżkę inflacji, która będzie zmierzać do hiperinflacji, do tego, co znaliśmy na początku lat 90., to, co się teraz dzieje, to jest właśnie rachunek za złe rządy. Ja może przypomnę, ale pod samym końcu, na samym końcu rządów Platformy Obywatelskiej w Polsce było zjawisko deflacji. Zjawisko, które też nie jest samo w sobie korzystne, natomiast ono polegało na tym, że wartość naszych zarobków rosła, a nie spadała. Teraz jest tak, że jeżeli patrzymy na wartość nabywczą pieniądza. To z, miesiąc, z roku na rok, z miesiąca na miesiąc zbiedniejemy. To znaczy, rząd nam zabiera pieniądze, właśnie dlatego to się nazywa ukrytym podatkiem. Jak to działa? W latach 2015-2023 wartość emerytu, Realna siła nabywcza, czyli nie chodzi o takie, jakie cyferki są, jakimi banknotami się posługujemy, tylko co za to możemy kupić. I teraz uwaga, wartość takich, tak liczonej emerytury i rent i tego wszystkiego, co państwo wypłaca, spadła o prawie jedną dziesiątą. Czyli emeryt z podstawowej emerytury dostaje dzisiaj. Prawie jedną dziesiątą mniej niż dostawał w 2015 roku, a przecież mieliśmy gigantyczny wzrost gospodarczy, czyli powinien być ten udział emerytów również przecież we wzroście gospodarczym. Co się stało? Otóż rząd zaczął pobierać ukryty podatek inflacyjny. Oni starają się teraz, ponieważ jest jeszcze ten efekt socjologiczny, że oni dają teraz. Zasiłek emerytalny, taki zasiłek drożeźniany o nazwie, który nazywają 13-14 emeryturą, które poprawiają sytuację tych ludzi, których to de facto okradli, czyli tutaj tych właśnie biorców świadczeń, licząc na to, że ten efekt rząd wam daje, będzie działał i że oni będą wdzięczni. To jest czysta socjotechnika. Zobaczymy przy urnach wyborczych, do jakiego stopnia działa, bo ludzie nie są głupi. Ludzie już zaczynają czuć to, że Rządy PiS to jest po prostu czysta propaganda i to jest bardzo słaby wynik. Mamy do czynienia też ze spadkiem inwestycji. Inwestycje w Polsce są najniższe od wielu, wielu lat. Bez inwestycji nie ma wzrostu gospodarczego. Kiedy PiS przychodził do władzy, poziom inwestycji w Polsce wynosił prawie 21%. To był poziom odpowiadający poziomowi średniej europejskiej. PiS oczywiście ogłosił, że ten poziom jest skandalicznie niski. I w, dzięki temu, że oni to podniosą, to będziemy się szybciej rozwijać. Tymczasem, po 8 latach takich rządów, ten wskaźnik z, nie, z 21% spadł poda 16 z hakiem. I zmierza w dół. No więc, drodzy państwo, to jest taki wotum nieufności. Ludzie, którzy mają kapitał, ludzie, którzy mogą inwestować, mówią, że nie chcemy rządów Kaczyńskiego, nie chcemy rządów populistów, którzy nie dbają o gospodarkę. W tym czasie, bowiem przez większość czasu, była prosperity, można było odkładać pieniądze, oszczędzać na trudny czas. Tymczasem Jarosław Kaczyński zaordynował wydawanie kasy. Łatwo wygrali wybory w 2019 roku, ponieważ Pieniądze były wydawane, a skutki takiej polityki dopiero nadchodziły. Teraz, drodzy Państwo, jest fatalna sytuacja gospodarcza. Jesteśmy w tej chwili na jednym z czołowych miejsc w Europie, jeżeli chodzi o tempo wzrostu inflacji. Wszędzie indziej wyhamowały. To też jest jeden takich, takich prób tłumaczenia się. Nie tylko w Polsce jest inflacja. Tak, ale w Polsce należy ona do najwyższych. Inflacja w innych krajach jest niższa, dlatego że inne kraje, zastosowały mniejszy podatek inflacyjny. Nie dajcie się nabrać na opowieść Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego, kłamliwą opowieść o tym, że inflacja to jest Putin inflacja, że ona przyszła ze wschodu. Nie, inflacja jest decyzją polityczną. Kaczyńskiego, Morawieckiego i Glapińskiego, żeby okraść Polaków z pieniędzy. To znaczy, zamiast robić inflację 20%, można byłoby nałożyć podatek na wszystkich posiadaczy oszczędności wynoszący 20% od ich wartości. No ale byłby gigantyczny wrzask, byłyby protesty, więc wprowadza się inflację. Podatek które, podatek, którym się opodatkowuje wszystko, bo wszystkie aktywa finansowe, które są zgromadzone, nie ma aktywów finansowych takich stałych, które gwarantują tego typu wzrost. Poza, uwaga, obligacjami Skarbu Państwa. Tutaj też jest jeden z ciekawszych wątków. Otóż Mateusz Morawiecki, człowiek, który twierdził jeszcze dwa lata temu, że inflacja będzie bardzo niska, zainwestował w bardzo mocny papier który bardzo niewiele osób wiedziało, że można kupić chodziło o obligacje indeksowaną inflacją. Więc z punktu widzenia po prywatnego interesu Mateusza Morawieckiego, im więcej chsza będzie inflacja, tym więcej on zarobi, ponieważ jego pieniądze są ubezpieczone od utraty wartości przez inflację. Czyli krótko mówiąc, jego inflacja nie obchodzi, ponieważ jego oszczędności są indeksowane. O wskaźnik inflacji, czyli kiedy my wszyscy tracimy, to Mateusz Morawiecki zarabia. Jeżeli ktoś na rynku finansowym co innego mówi, a co innego robi i korzysta na tym finansowo, jest przestępcą. To się nazywa insider trading, czyli wykorzystanie informacji poufnej. Bezapelacyjnie Mateusz Morawiecki, zarabiając jako premier na tym, że rozkręca inflację, i kupując instrument. Taki finansowy, który nie miałby sensu, gdyby ta inflacja wynosiła tyle, ile on twierdził, że będzie wynosiła. To wszystko, drodzy Państwo, pozwala postawić tezę, że oni mają pełną świadomość tego, co robią, że demolują polską gospodarkę, bo jego decyzje finansowe odnośnie własnych pieniędzy stały w kompletnym oderwaniu od tego, co głosił, że będzie działo się w Polsce, a sam się zabezpieczył na hiperinflację. Mamy tutaj do czynienia naprawdę z gigantycznym, powiem w ten sposób, wałem. Wał inflacyjny ma na celu wy, wywłaszczenie Polaków. Zabranie tym Polakom, którzy mają jeszcze nie za dużo, ale już trochę więcej, zabranie pieniędzy, zmniejszenie ich też zarobków, dlatego że. Wszyscy ludzie, którzy nie są, nie dyktują warunków na rynku, oni mają zmniejszone pensje o 20%. To, że jeżeli być może na przykład inflacja uwaga przestanie rosnąć, to nie oznacza, że ceny wrócą do poprzedniego poziomu. Ona zacznie rosnąć. Te ceny zaczną rosnąć wolniej. Do poprzedniego poziomu one już nigdy nie wrócą. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że ta moja opowieść o, o polskim. O, podatku Kaczyńskiego, o drastycznym wzro wzroście podatku Kaczyńskiego. Podatku, który rujnuje polskie rodziny, to jest podatku, który czyni je biednym, biednymi, to jest podatek po prostu bieda, pist. Od tych podatków to się pojawiają paragony grozy. Te paragony, które sprawiają, że czasem ludzie muszą odłożyć, szczególnie starsi muszą odłożyć jedzenie z koszyka bo po prostu ich na to nie stać to są wszystko rządy Jarosława Kaczyńskiego szanowni państwo jeżeli ten materiał uznajecie za ważny a i tak to bardzo was proszę o udostępnianie go jak najszerzej proszę również o subskrypcję kanału podawajcie też ten materiał dalej polecam historię na weekend magazyn którego jestem wydawcą jednym z autorów antypolski Churchill. to jest magazyn to jest tekst w którym Opowiadamy o y, polityce Churchill'a, może nie tyle antypolskiej, co po prostu proangielskiej, probretyjskiej, w której Polacy płacili najwyższą cenę, ponieważ rządzili nimi, jak to sam Churchill przyznawał, że to bardzo szlachetny naród, może najszlachetniejszy, ale rządzony przez najbardziej nikczemnych z nikczemnych co niestety sam Churchill bezlitośnie wykorzystywał. Oprócz tego w numerze płatny agent Piłsudski, przedwojenny dyktator polski pracował nie tylko jako szpieg dla Austro-Węgier, ale również dla wywiadu niemieckiego, a wcześniej japońskiego. I mamy też sekret biedy Rzeczpospolitej, czyli dlaczego nasz kraj nie jest tak bogaty jak zachód Europy. Historia na weekend polecam. Państwu też polecam moją książkę i Tomka Schweigerta. Książka o Kamińskim. Jest dostępna na stronie capitalbook.com.pl. Tam jest z naszymi autografami. Jest oczywiście w wielu innych miejscach. Polecam. Można się tam dowiedzieć o tym, że obecny szef bezpieki PiSu zaczynał karierę polityczną od donoszenia. Szanowni Państwo, zapraszam na stronę 224.pl, gdzie mamy listę ponad 930 afer. Do zobaczenia. PIS, AFER oczywiście.